Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powtórzyć za naszym redakcyjnym kolegą Piotrem Jagiełło, że będą grzmoty i wstrząsy wtórne, to chyba nie powiedzieć nic, nie? Tak, a jeszcze jak wspomniałeś Piotra Jagiełło, to Piotr ma na przykład opinię, że to może być większe wydarzenie niż chociażby Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czy chociażby Igrzyska Olimpijskie. Ostatnio o tym wspominał w magazynie Ale w jego stylu. Przyznam, że ja też może nie jestem do końca obiektywna, bo siedzę w tym boksie i też uważam, że można gdzieś porównać te wydarzenia, że to może być wielka skala, bo spotyka się naprawdę dwóch wybitnych pięściarzy i poza tym, że dwóch wybitnych pięściarzy, to jeszcze stawka jest niesamowita, bo stawką jest absolutne mistrzostwo świata, a absolutnego mistrza świata w boksie nie mieliśmy od 25 lat, bo ostatni ma medialne, ale dzieje się od początku tygodnia i jeszcze pięściarze nie weszli do ringu, ale już polała się krew. A ostrzegam jednak, nie była właśnie przechodząc do jednego z głównych bohaterów wieczoru, Tyson Fury, nieobliczalny bywa. Doskonałym przykładem jest chociażby sytuacja sprzed kilku lat, kiedy... No nie wiem, czy tak łatwo jest zamieszkać w głowie Usyka, bo on ma niesamowity mental. Ale jeszcze wracając do tej wagi, tych warunków fizycznych, wspominałam, że ta waga Tysona Fury'ego waha się między 120 a 126 kg. Natomiast Aleksander Usyk to jest pięściarz, który pochodzi z niższej kategorii wagowej. On co prawda wszedł do tej kategorii ciężkiej i już stoczył tutaj 5 naprawdę znakomitych pojedynków, ale jego maksymalna waga to było 100,5 kg. Zatem ta różnica warunków fizycznych jest duża. No i tutaj można też zadać pytanie, czy rozmiar ma znaczenie i Aleksander Usyk postanowił odpowiedzieć na to pytanie. To wyjaśnione z tym rozmiarem, trochę tak, kulturowo, trochę przyrodniczo, idealnie. Tak. Tutaj Aleksander Usyk wspominał też o sparingach, te jego sparingi, treningi też. I wywiad z doktorem Jakubem Chyckim będzie jutro w magazynie Ring, na który bardzo zapraszam o godzinie 21.05. Tam jeszcze więcej o walce Fury'ego z Usykiem. Ja polecam. Wielkie dzięki. Aleksandra Pika. Z Czech przez Słowację do Polski wystartował Orlen Wyścig Narodów. Pięcioetapowa rywalizacja kolarzy do lat 23. Pierwszym liderem Duńczyk Christian Ekholm. Raport Patryka Pancewicza.